środę został otwarty kompleks boisk sportowych przy ulicy Sportowej 1. Jest to już trzeci obieg Orlika na terenie naszego miasta. Obieg różni się od dwóch poprzednich tym, że oprócz boiska do gry w piłkę nożną posiada również boisko tartanowe do gry w siatkę, koszykówkę oraz gry w piłkę ręczną. Szanowni Państwo, dzień 22 czerwca 2011 roku na stałe zapisze się w pamięci naszej społeczności. Otwieramy dzisiaj nowoczesne boisko, które mogło powstać w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012. Jest to już trzecie boisko w naszym mieście. Program Moje Boisko Orlik 2012 zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Takie boiska u nas już są, już powstały. Przypomnę, że w mieście funkcjonują już dwa. Obieg ogólnodostępny przy ulicy Józefa Bema 23 i przy ulicy Józefa Ozdowskiego 2. Zostały one oddane do użytku 11 grudnia 2009 roku. Mam nadzieję, że kompleks boisk Orlik 2012 przy ulicy Sportowej, tu gdzie się znajdujemy, będzie długo służył społeczności miasta, a także rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży. Wierzę, że to trzecie boisko stanie się bardzo ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszego miasta. Serdecznie dziękuję tym, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym oraz doradzali w realizacji tej inwestycji. Szczególne słowa kieruję do władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, do pana Adama Struzika, marszałka, za wspieranie inicjatyw naszego miasta. Podziękowanie dla Ministerstwa Sportu za wsparcie finansowe oraz dziękuję urzędnikom uczestniczącym w przygotowaniu tego przedsięwzięcia. Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości. Wierzę, że to boisko będzie tętnić życiem i pomoże w wychowaniu prawdziwych sportowych talentów, gdyż jest dowodem wspólnej troski o właściwy rozwój fizyczny. Witam pana senatora. W swoim wystąpieniu powiedział pan, że w 1986, zdaje się, roku był pan, mieszkał pan na stadionie w Gostyninie. Co pan tutaj robił? Tak, z dużym sentymentem wspominam ten okres. Trenowałem sport, przede wszystkim sporty zespołowe, piłkę nożną także i razem z kolegami. W okresie wakacji tych zimowych mieliśmy tutaj zgrupowanie. Graliśmy, trenowaliśmy ten stadion, dlatego tak dobrze znam ten obiekt. Tutaj w tym obiekcie mieszkaliśmy, w tych pokojach. Rano były te przebieżki, taka zabawa z piłką, później te mecze, treningi. To była zima, ale bardzo dobrze wspominam ten okres z dużym sentymentem i dlatego też zawsze przyjeżdżam bardzo chętnie na Orliki. Byłem na tych dwóch ostatnich, które państwo otwierali. No właśnie, wejdę panu w słowo. Zacząłem od pytania, co pan robi tutaj w 1986 roku, tak? Dzisiaj jest otwarcie kolejnego Orlika w Gostyninie. Jest to piękny obiekt, bo są dwa boiska w sumie. Bardzo dobrze, że ten obiekt tak właśnie pięknieje. Te poprzednie dwa były otwarte bardzo dobrze. Bardzo dobra decyzja władz miasta, pana burmistrza, dla wszystkich mieszkańców, bo te orliki już służą. A teraz kolejny. To dla pewno dla młodzieży, dla dzieci ogromna frajda, a przede wszystkim też dla wszystkich, myślę, mieszkańców, dla rodzin z miasta Gostynina, bo to jest okazja do wypoczynku, do rekreacji, do rozgrywania różnych zawodów sportowych, bardziej i mniej profesjonalnych, do pikników rodzinnych. Bardzo się w związku z tym cieszę i w imieniu swoim jako
i innych kolegów z senackiej drużyny piłkarskiej. Gratuluję szczerze i mieszkańcom, władzom miasta, wszystkim wykonawcom, przede wszystkim panu burmistrzowi za te dobre decyzje służące miastu. I także wszystkich mieszkańców zapraszam na mecz Senat kontra Gostynin, który w najbliższym czasie, jeszcze data nie jest znana, planujemy tutaj właśnie na tych obiektach rozegrać. No, ja myślę, że trzeba też senatorowi, panu senatorowi też podziękować, bo pan bierze czynny udział. Zresztą jest to finansowane z budżetu państwa, z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego i ze środków gminy Gostynin. Tak, dobrze, że jak się trzy takie organy, samorząd, samorząd województwa, samorząd miasta, przy jednak największym udziale samorządu miasta, przy wsparciu środków z budżetu państwa, z budżetu ministra sportu i turystyki, takie inicjatywy się udaje realizować. I o to chodzi, żeby była ta współpraca między różnymi szczeblami władzy, zarówno władzy samorządowej, władzy administracji rządowej, ministerstw bezpośrednio, bo wtedy wiele pięknych rzeczy, myślę, możemy zrobić dla mieszkańców. Ja znam miasta tej samej wielkości, gdzie jest tylko jeden Orlik, a są miasta, gdzie jeszcze nie ma. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze w Płocku nie ma Orlika, a Płock jest kilka razy większy. Ja to już właśnie kilka razy podkreślałem, że bez takiej determinacji, bez takiego zdrowego, mądrego podejścia władz miasta, pana burmistrza, tych decyzji i tych inwestycji by nie było. I właśnie miastu, jego przedstawicielom, wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim panu burmistrzowi należą się szczere gratulacje za takie mądre decyzje służące i rozwojowi miasta, służące jego mieszkańcom, a co jest szczególnie cenne, to my te działania, które robimy przecież wspólnie, bo pan mówił o wysiłku miasta, o wysiłku samorządu, o wysiłku Ministerstwa Sportu i Turystyki, robimy przede wszystkim z myślą o najmłodszych, zarówno dzieci, młodzież, dziewczęta, chłopcy z tych obiektów mogą i powinni skorzystać. Ja też dlatego dla wszystkich mieszkańców apeluję, żebyście tutaj właśnie na te obiekty przychodzili, żebyście korzystali, żebyście się tutaj bawili, rozwijali swoje pasje, aktywnie spędzali czas, bo to w przyszłości możliwość rzeczywiście może zawodowego czy amatorskiego na wysokim poziomie gry, brania udziału w grach zespołowych, ale także taki sportowy sposób życia, aktywność, to wtedy możemy się dłużej cieszyć zdrowiem i wszystko może się dobrze nam dziać. Proszę państwa, w tej chwili ostatnie cięcie, ustawiacie. Boiska sportowe 2012. Dzisiaj znajdujemy się na stadionie. Odbiór trzeciego Orlika w Gostyninie. Ewenement. Takie małe miasto. 20-tysięczny niespełna i już ma trzeci obiekt. Tak, to jest trzecie boisko wielofunkcyjne. Moje boisko z programu Moje Boisko Orlik 2012 i to jest troszkę w porównaniu do dwóch wcześniej, które w 2009 roku były oddawane do użytkowania, Orliki na ulicy Ozdowskiego, jak również na ulicy Bema. To jest troszkę inny, większy Orlik. Tutaj mogą też starsza młodzież, może tak powiem, czy w ogóle, czy powiedzmy dorośli, ponieważ wymiary tutaj, jak i funkcje, które są, to jest łącznie z tenisem, czy piłka siatkowa, czy też koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, tak. No, wszystkie te dyscypliny są, jak powiedziałem, ma odpowiednią powierzchnię, dużo większą jak te dwa Orliki. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest kolejny Orlik, który jest Orlikiem publicznym, do którego dostęp mają mieszkańcy bezpłatnie, wszyscy. Oczywiście na tych dwóch pierwszych, które oddaliśmy, zorientowałem się, że brakuje po prostu czasu, brakuje czasu, tak? No bo ten Orlik ma swój czas codzienny i przychodzą, zapisują się grupy. Tak, mecze też trwają, więc okazuje się, że brakuje, że jest za mało
te dwa orliki i zdecydowaliśmy się budować ten trzeci orlik tutaj właśnie przy Mosirze, tak, przy Miejskim Ośrodku Sportów i Rekreacji. Jest tu też dobre zaplecze, no trzeba powiedzieć też, że przyrodniczo jest to też tutaj ładny teren, a więc oprócz tego, że zawodnicy będą przecież ciągle grać tutaj na tym orliku, no bo ja wierzę i jestem przekonany, głęboko dobrze wiem, że tak samo będzie oblegany ten orlik tutaj, jak tamte dwa, to jeszcze można tutaj inne sporty uprawiać, tak? Tutaj na ośrodku sportów. Przecież można biegi różne i tak dalej, bo jest do tego ośrodek przygotowany, no i jak powiedziałem, w kontakcie z naturą, przecież tu jest wszędzie las, tu jest wszędzie starodrzew, piękne miejsce. I jeszcze powiem, tak, jak, nawet jako komunikat, że już należy, bo koordynatorem, do koordynatora orlików, pana Bogdana Kucharskiego, tak, można już się zgłaszać, już zapisywać, już drużyny jakieś podwórkowe, czy takie składy uczniowskie, czy inne, czy po prostu indywidualnie się zgłaszać, to się utworzy komplety, bo no muszą być komplety, głównie młodzież gra w piłkę, no chłopcy tak, grają w piłkę nożną, żeby drużyny tworzyć i na dane dni potem sobie dwa razy w tygodniu przychodzi na swoje godziny i tutaj się spełnia sportowo. To jest, no to było bardzo potrzebne. Panie burmistrzu, na zakończenie zapytam, kiedyś mówił pan, że myśli pan o tartanie na bieżni, prawda? Na bieżni, tak, tu stadionowej. Tak, w przyszłym roku chcemy się tym zająć, jest dokumentacja wykonana, bo nawet ta podłoga bieżni to też wymaga dokumentacji i pozwolenia. No tak. To już mamy te dokumenty. W tym roku, ponieważ mamy wydatki związane z termami, często nieprzewidziane, jeszcze jakieś wydatki dodatkowe, w związku z tym nie, ale w przyszłym roku tą bieżnię zbudujemy. Te orliki, które do tej pory są już dwa, czy są wykorzystywane? Tak, oczywiście są w pełni wykorzystywane. Dzieci, gdy tylko się otworzy furteczka, to wypełniają jak te mróweczki i naprawdę do samego wieczora, a jak jeszcze dłużej by dnia było, to by grały i do 12 w nocy. A powiedzmy, na jakiej zasadzie to jest? Tworzycie jakąś listę? Bo są, rozumiem, jakieś drużyny, tak? Chłopaków? Tak, są drużyny chłopaków i w godzinach wcześniejszych mamy młodzież szkół podstawowych, później gimnazja. Czyli co, WF też tam się odbywa? Zaraz przejdziemy do tego. A wieczorem grupy starsze, bądź no, liceum ogólnokształcące i średnie szkoły. A do godziny 15, przypominam, mają zawsze zajęcia szkoły. Szkoły, czyli tak jak orlik jest przy jedynce, to tylko dla tej szkoły jest, czy też dla innych? Nie, to tylko dla tej szkoły numer jeden jest, a trójki dla szkoły numer trzy. No dobrze, a teraz ten jakby trzeba było go wykorzystywać do południa? No tutaj z panem dyrektorem Wiesławem Adamskim żeśmy uzgodnili, że priorytet będzie miał Mazur Gostynin, bo naprawdę dużo wypełniało, dużo miejsca wypełniali na jednych i drugich orlikach i to teraz wszystko się rozluźni, będzie więcej dla takich dzikich drużyn miejsca i dorośli, i młodzi, i wszystko jedno. Boguś, to tak na zakończenie zapytam, czy ty też korzystasz z orliku, bo kiedyś przecież biegałeś maratony. Z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to masz niepobite swoje rekordy. No tak, właśnie mam niepobite rekordy i żałuję, że już tak biegać nie mogę po złamaniu nogi w szkole i potem no, troszeczkę nadwagi nabrałem, zaczynały bioderka dokuczać, ale myślę, że wrócę jeszcze do grania i do biegania.
czwartek obchodziliśmy Święto Bożego Ciała. Przez ulice naszego miasta wierni szli w procesji z parafii Miłosierdzia Bożego do parafii Świętego Marcina. Boże Ciało jest to uroczystość liturgiczna Najświętszego Sakramentu. Przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Thank you.
Brak mieszkań to bolączka wielu gmin. Gmina Gostynin stara się rozwiązywać ten problem w różny sposób. Po zlikwidowaniu szkoły w miejscowości Skrzany swoje nowe miejsce zamieszkania znajdzie kilkanaście rodzin. Z naszą kamerą byliśmy na rozdaniu kluczy do mieszkań po byłej szkole. Lista oczekujących jest bardzo długa. Oczywiście wiele rodzin marzy o tym momencie, w którym otrzymają klucze do mieszkania, nieco prawda własnego, gminnego, ale są warunki jakieś przynajmniej przyzwoite zapewnione, jest łazienka, jest kuchnia. Marzy o tym prawie 70 rodzin. Dzisiaj spełniam wasze marzenia, 6 rodzin, bo tyle lokali zdążyliśmy w tym roku wyremontować, przygotować do oddania do użytku. Dzisiaj chcę wam właśnie te klucze wręczyć z prośbą, dbajcie o te lokale, traktujcie je jak własne i tak do tego lokalu podchodźcie. Czynsz, który będziecie płacić, który będzie służył oczywiście na ewentualne przyszłe remonty, jest oczywiście wymagany i trzeba go płacić. No, trzeba też zdawać sobie sprawę, że lokal wynajmujecie od gminy i ten czynsz jednak trzeba regulować. Nie są to wielkie pieniądze, myślę, że będzie was stać na to, żeby ten czynsz regulować. Mój tylko apel, jeszcze raz powtarzam, dbajcie o te lokale jak o własne. Żeby rzeczywiście i dbajcie o otoczenie. Traktujcie ten budynek, bo to będzie praktycznie, można powiedzieć, wspólnota. Więc o otoczenie tego budynku zadbajcie też wspólnie. Dogadajcie się najzwyczajniej, te 6 rodzin tutaj wewnętrznie i o ten wygląd zewnętrzny apeluję naprawdę. Zatroszczcie się już wy. Nie oczekujcie tego od gminy. Owszem, oczywiście my mamy obowiązek, ale ja też oczekuję od was. Jeżeli podejdziecie do sprawy tych lokali jak do własnych, to i traktujcie to podwórko jako wspólne i dbajcie o jego wizerunek. Pozwólcie, że lokal numer 1. Wręczam pani ten klucz. Dziękuję. Symbolicznie, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę zamieszkać z rodzinką. Lokal numer 2. Gratuluję pani. Dziękuję. Życzę miłego mieszkania. Dziękuję. Lokal numer 3. Proszę bardzo, gratuluję, wręczam te klucze. I lokal numer 5. Gratuluję, proszę bardzo. Proszę zamieszkać. I dobrze się czuć. Mam nadzieję, że tak będzie. Kilka rodzin są dzisiaj szczęśliwi, bo już wcześniej rozmawiałem. Dostali mieszkania. Tak, jest to budynek po byłej szkole podstawowej, która została zlikwidowana bodajże w 2006 roku i od tego momentu stał ten budynek pusty. W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła decyzję o przekształceniu tego budynku na lokale, adaptacji tego budynku po byłej szkole na lokale mieszkalne. I w tej chwili jest to finał tej decyzji. Praktycznie oddaje dzisiaj 6 lokali mieszkalnych na potrzeby mieszkańców gminy. Ja wiem, że oczekiwania są dużo, dużo większe. Ja mam taką listę. No właśnie, jakie? Ile osób czeka na mieszkanie? Taką listę mam, dysponuję, to jest praktycznie 70 rodzin. Także zadanie przed gminą jest bardzo duże i wielkie jest to wyzwanie. Czyli raptem spełniamy dzisiaj marzenia, bo tak można powiedzieć, spełniamy marzenia 6 rodzinom, to jest nawet niecałe 10% oczekujących. Zdaję sobie sprawę, gdybyśmy takich lokali mieli więcej i ta lista nam się bardzo szybko wydłuży, gdybyśmy mieli tylko jakąś paletę mieszkań do dyspozycji. Póki co to jest tylko te 6 mieszkań. Mamy wizję też w tej chwili, bo takie zobowiązanie ma nawet wręcz gmina, przejęła w ubiegłym roku działki od Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie w darowiźnie tych działek jest zapisane, że ma to być przeznaczone na cele budownictwa socjalnego. I taka koncepcja budowy 3 bloków 12-rodzinnych jest w gminie. Są to działki położone w Sokołowie. Na razie rozglądamy się nad możliwością sfinansowania chociażby jednego takiego budynku, ponieważ mam wiele takich budynków gminnych, w których mieszkają rodziny i są katastrofalne warunki. Dachy się łamią, wręcz nawet mam takie 2 budynki, gdzie jest wręcz zagrożenie, z których muszę bardzo szybko wyprowadzić te rodziny, dać im jakąś ofertę. Rozglądamy się nad możliwościami sfinansowania. Z samego budżetu gminy będzie nam trudno, bo też wiele razy wspominałem wcześniej, ile mamy różnych innych zadań. Budownictwo socjalne czy budownictwo mieszkalne to jest jedno z zadań. Mamy wiele bardzo dużych innych zadań, które też wymagają pilnie nakładów finansowych. No właśnie, o takie budynki nie tylko gmina powinna dbać, ale sami jej lokatorzy. Dobrze pan powiedział tutaj w
wystąpieniu do tych ludzi, że państwo dbajcie, bo to jest wasze praktycznie. W budynku prywatnym każdy sobie sam nawet nie, tak? Natomiast w blokach ludzie sobie liczą na to, że przyjdzie to wójt, przyjdzie prezes czy kto inny i będzie to kosił. No i myślę, że jak będą to robić, to będzie gminę trochę to odciążało. Im większy będzie udział w dbaniu o ten o porządek, o wizerunek tych wszystkich lokali, bo nie mówimy tylko o tym, ale generalnie mówię o wszystkich. Im większe będzie zaangażowanie mieszkańców w dbanie o teren, o budynek, to mniejszy będzie czynsz, bo jeżeli gmina będzie musiała i wykosić tą trawkę i przyciąć jakieś tam gałęzie, które przecież mieszkańcy najzwyczajniej mogą zrobić we własnym zakresie, to będziemy musieli podwyższać czynsz, a tego nie chciałbym. Więc im większe będzie ich zaangażowanie w dbanie o ten teren, o swoje lokale, to ten czynsz będzie mniejszy. Jakieś następne mieszkania w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, to co mówię, pracujemy nad tą koncepcją budowy tego budynku w Sokołowie. Chociażby z jeden, taki 12-rodzinny chcemy, bo rozważaliśmy koncepcję. Mamy też na terenie swoim byłe zlewnie mleka, które też są budynkami, ale po dokonaniu oględzin tych budynków nie nadają się one na przeróbkę na lokale mieszkalne. Tam jest grzyb w ścianach totalny, praktycznie. To lepiej jest po prostu skruszyć i budować coś od podstaw. No właśnie, ja wiem, że w Kozicach też była taka zlewnia, to chcecie zrobić archiwum, bo wcześniej słyszałem. Tak, w Kozicach między innymi jest, w Solcu jest, w Sokołowie i w Sierakowie. W Kozicach jeszcze jest w najlepszym stanie, bo ona była troszeczkę odremontowana, tam dach był poprawiony i praktycznie tam mamy koncepcję budowy, zlokalizowania, bo nie to budowy, zlokalizowania i urządzenia archiwum gminnego, bo dotychczas archiwum gminne mieści się w szkole na poddaszu, można powiedzieć, szkoły podstawowej w Solcu i gimnazjum. Tam te pomieszczenia przydałyby się bardziej szkole i dlatego chcemy to archiwum stamtąd wyprowadzić, a te pomieszczenia na poddaszu adaptować na potrzeby szkoły, na potrzeby zespołu. Natomiast pozostałe zlewnie, czyli mówię o Sokołowie, o Sierakowie, powiedzmy w Solcu jeszcze też one jest w dobrym stanie, ale w najgorszym stanie jest w Sokołowie i w Sierakowie. Po dokonaniu dokładnych oględzin doszliśmy do wniosku, że tylko jest zgruzować po prostu i ewentualnie budować coś od podstaw. Gruz na drogi. A gruz na drogi, dokładnie. Pani Renato, dzisiaj dostała Pani mieszkanie, naprawdę suchutkie, wyremontowane. Co tak. Prawda, tu będzie mieszkało ile osób? Pięć. Pięć osób, tak? Ale jest możliwość, żeby sobie tam jest jakąś duże ściankę pokój. Teraz tak, tak, tak. Nie tak gipsów, to można zrobić wszystko, prawda? Tak, oczywiście. Co zadowolona Pani jest? Oczywiście, że tak. Sześć lat czekałam na mieszkanie. Tak, czyli w gorszych warunkach Pani mieszkała? No w dużo gorszych, już bez łazienki, bez tylko kuchnia i pokój. No tutaj łazienka. No oczywiście łazienka. I teraz się łzy kręcą. Oczywiście, że tak. To gratuluję i życzę miłego mieszkania. Dziękuję bardzo. I następne mieszkanie, jakie odwiedzamy, to u Pani Doroty Kroczek. Pani Doroto, takie podstawowe pytanie. Zadowolona Pani z tego lokalu? No pewnie. Mieszkałam w wilgoci, w grzybie, bez wody, bez niczego. Bez łazienki, to, bez, łazienki bez wygód, to no pewnie. Długo Pani czekała na takie... Pięć lat. Tak. Od złożenia podania. Tak, od złożenia podania. Czyli jak wiedziała Pani, że się tutaj już remontuje, to już pewnie myślała Pani, że też Pani dostanie? No, byłam na liście, to miałam nadzieję taką, że dostanę. No. To życzymy dobrego mieszkania. Dziękuję bardzo. Zespół pieśni i tańca z Solca będzie podziwiał sam papież Benedykt XVI. W piątek jedna grupa zespołu wyjechała do Włoch. Młodzież odwiedzi wiele pięknych miast włoskich. Pani dyrektor, znajdujemy się w Solcu, w zespole szkół. Pięknie zaczynają się wakacje dla Pani uczniów. Dzień dobry Państwu. Tak, to są kolejne wakacje, które mam nadzieję, że dzieci będą nasze długo, długo pamiętały. W tym roku wyjeżdżamy właśnie do... gdzie? Wyjeżdżamy do Włoch. Dzieci jadą zwiedzać Włochy. Ale tak naprawdę to głównym celem tego wyjazdu jest koncert. I to koncert, który jest szalenie ważny, ponieważ dzieci będą tańczyły dla samego papieża. Niemożliwe. Możliwe. To tak od razu, jak mówi Pani, że będą występowały w Watykanie, to ja bym chciał, bo przed nagraniem mówiła mi Pani, że to nagranie, że będzie to o 12 godzinie, tak? W niedzielę, tak? Pani może powie, kiedy to będzie, o której godzinie, żeby mieszkańcy Gostynina mogli to obejrzeć? Proszę Państwa, dzieci nasze wystąpią na Placu Świętego Piotra o godzinie 11
17.30. O godzinie 11.55 skończą swój występ, wtedy, kiedy za chwileczkę zacznie się Anioł Pański. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli Państwo... będzie to... Tak, jeżeli Państwo będziecie mieć chwilę czasu, bardzo proszę, oglądajcie nas w niedzielę właśnie 26. Przypomnę, że to będzie, zdaje się, w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Tak, oczywiście. Tak jak każdej niedzieli Anioł Pański o godzinie 12, tak teraz też. Pani Jolu, z jakim repertuarem wjeżdżacie do Italii? Tym razem będzie to krótki repertuar, jak zwykle Kraków, ale mam nadzieję, że to jest mocny autorytet Solca i postaramy się wykonać to jak najlepiej. Słyszałem wcześniej, że jedzie tylko mała grupa, czyli taka połowa zespołu, tak? Czyli tamte dzieciaki, które nie jadą, są trochę pokrzywdzone, tak? Absolutnie nie. Tutaj z panią dyrektor nie pozwalamy na to, żeby Solec był w jakiś sposób pokrzywdzony. Dbamy o każdego. Tym razem pojedzie połowa zespołu i w sierpniu druga połowa. Czyli cały zespół Solec będzie w Italii w tym roku, tylko podzielony na dwie grupy. Dokładnie tak. Ja może jeszcze z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować. Podziękować panu wójtowi, podziękować Fundacji Promyk Dnia i podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, ogromnych serc, dzięki którym no nie da się ukryć, jedziemy. Oczywiście, że tak. Ile to będzie dni, bo jeszcze nie wiemy. 12 pięknych dni we Włoszech. Pani dyrektor, jakie miejscowości odwiedzi zespół Solec? Jest to bardzo bogaty program. Dzieci zwiedzą Asyż, Weronę, Pizę, Florencję, najpiękniejsze zakątki Rzymu. Także oprócz koncertu, który jest strasznie ważny, no myślę, że ten program jest bardzo bogaty, bardzo ciekawy bardzo atrakcyjny. Dziękowała pani sponsorom. Kto sponsoruje, kto jest głównym sponsorem tych wakacji dla dzieci? Powiedziałabym, my wyjeżdżamy na zaproszenie pana Chołbickiego, prezesa Fundacji Zrzeszenia Katolickich Wiejskich, tych właśnie fundacji. Także część tych pieniążków jest właśnie pokrywanych z tej fundacji. Duża część pieniążków jest pokrytych od pana wójta, który właśnie zbliża się do nas i mam nadzieję, że to potwierdzi. Zaraz poprosimy pana wójta. Tak jest. Oczywiście część pieniążków pokrywają sami rodzice. No nie udało się zgromadzić wszystkich 100%, ale ogromna, ogromna większość tych pieniążków właśnie to są pieniążki od sponsorów. Tutaj prosimy, panie wójcie. Właśnie pani dyrektor powiedziała nam, kto finansuje. Jest sponsor, ale też gmina. No, żeby nie gmina, pewnie nie doszłoby do tego wyjazdu. No, częściowo dokładamy się do tego wyjazdu, oczywiście, bo nie oczekuję, bo to jest jednak potężne przedsięwzięcie finansowe, taki wyjazd na tyle dni. Dlatego też staram się pomóc sponsorowi głównemu, też ze środków gminy również no, taką znaczną kwotę też przekażemy, pomożemy. No tak, cieszę się, że jadą. Dzieci mają okazję skorzystać z miłego wypoczynku za granicą. Przy okazji zaprezentują swój zespół, swoją szkołę, gminę, Polskę. Bo mają też taki punkt z programu na Placu Świętego Piotra. No wiele życzymy w takim razie, bo tutaj z tego grona tych trzech osób, pani dyrektor, pan wójt, pani Jola tylko jedzie. Także pani Jolu życzymy szczęśliwej podróży w jedną i w drugą stronę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gdzie koło nas przejdzie? Może być. Ja jestem za słaby. Który to raz w tym roku, nie wie nikt, jednak strażacy wiedzą. Jak poinformował nas starszy kapitan Mariusz Ostrowski, ten wyjazd był 7. 3 w styczniu, 1 w kwietniu, 1 w maju i tylko 2 w czerwcu. Mieszkańcy pobliskich budynków apelują do władz miasta, by coś zrobić z ich sąsiadami, gdyż boją się o swoje domy.
Gostyńska wspólnota samorządowa spotyka się ze swoimi członkami i sympatykami kilka razy w roku. Tym razem spotkanie odbyło się przy grillu. Chcę też powitać w imieniu zarządu Gostyńskiej wspólnoty samorządowej pana prezesa, który tam siedzi, i pozostałych członków zarządu. Myśmy się ostatni raz spotkali podczas świątecznego takiego spotkania noworocznego. Się było fajnie, miło i wesoło. Też troszkę porozmawialiśmy o polityce Gostyńskiej Wspólnoty Samorządowej. Polityce to mam na myśli programy, tak? Gostyńskiej Wspólnoty Samorządowej. Dzisiejsze spotkanie, jak zaznaczyłem na wstępie, ono jest bardziej integracyjne, powiedzmy, jak spotkanie polityczne. Polityczne to ono jest, w ogóle nie jest, natomiast informacyjne, owszem tak. Ja powiem tak, że zadania Gostyńskiej Wspólnoty Samorządowej, jeśli chodzi o miasto Gostynin, są realizowane wszystkie, które żeśmy podczas ostatnich wyborów wymienili w swoich ulotkach, w swoich folderach. Nawet bym powiedział troszkę więcej niż nie wszystkie były ujęte, bo to zawsze w czasie trwania, potem zarządzania, to jeszcze jakieś tam wychodzą nowe pomysły, które też są wdrażane. Wiadomo, że chodziło o to też, żeby była droga dojazdowa, wyjazdowa, główna droga do Term, ale również, żeby umożliwić rewitalizację rynku, na którą też jest dokumentacja i rozpocząć nie można, dopóki nie będzie jeździć mała obwodnica. Teraz tak, ta obwodnica zostanie ukończona do października, tam któregoś października, do lipca, tak, mieli uruchomić rondo i je uruchomili, no tam dalej je kończą, no idzie wszystko zgodnie z planem. No, jak drogi kosztują, to wy wiecie, nie? Teraz jak słyszycie, tak, jak często mówią o tych Chińczykach,